3. Jest to projekt zarządu, opinie poszczególnych komisji w zakresie środków, które są wskazane. Z tego podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcie priorytetowe 2018 w 2014 roku. Szanowni Państwo, w zakresie podziału mamy kwotę 552 tysiące złotych, tak jak w poprzednich latach. Kwota ta została podzielona w następujących grupach zadań. Infrastruktura 50 tysięcy, komunikacja z mieszkańcami 39 tysięcy, kultura 102 500, sport 33 500, edukacja 116, bezpieczeństwo 76 tysięcy, sprawy społeczne 15 tysięcy, zdrowie 50 tysięcy, co w sumie daje nam kwotę 482 tysiące złotych. Na rezerwie została zatrzymana kwota 70 tysięcy złotych. W sumie razem mamy, proszę Państwa, 552 tysiące złotych. W zakresie tych zadań, które zostały tutaj przedstawione, to są zadania, proszę Państwa, które oczywiście nie obejmują wszystkich spraw związanych z tym, które my do tej pory dofinansowywaliśmy albo będziemy jeszcze dofinansowywać. Jak Państwo wiecie, zazwyczaj robimy to w dwóch rzutach, czyli pierwszy rzut główny jest w lipcu, następny robimy w sierpniu lub we wrześniu w zakresie priorytetów, a później już rzeczywiście resztówka, która jest w zakresie poszczególnych zadań, jest, proszę Państwa, dodawana z jakiejś rezerwy, która nam została. W tamtym roku mieliśmy taką sytuację, że było to również podzielone na kwotę 552 tysiące złotych, a później musieliśmy na szybkiego ściągać kwotę 70 tysięcy złotych, ponieważ kwota, która została przydzielona, to była 480 tysięcy złotych dla każdej dzielnicy. Grupy, które są na uchwale, proszę Państwa, prezentują się w następujący sposób. Wniosek numer 1 to infrastruktura, wniosek numer 2 to komunikacja z mieszkańcami, od wniosku numer 3 do wniosku, proszę Państwa, numer 16 to są sprawy kultury. Następnie, proszę Państwa, sport to jest wniosek numer 17 do wniosku numer 25. Następnie edukacja to jest wniosek 26 do wniosku 33. Bezpieczeństwo to jest wniosek 34 do wniosku 37. Sprawy społeczne to jest wniosek 38 do wniosku 40. I zdrowie to jest wniosek 41 do wniosku 42. Bardzo proszę, proszę Państwa, otwieram dyskusję w zakresie tej uchwały. Każdy z Państwa radnych ma tę uchwałę przed sobą. Pani Radna Frankiewicz. Ja mam tutaj wątpliwość. Chciałabym prosić o wyjaśnienie. Dług gazetki ma 18 tysięcy na dług gazetki oraz kolumny informacyjne w głosie tygodniku Nowogrodzkim. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest wystarczająco. Natomiast jest to, powiedziałabym, żebyśmy tutaj mieli jasność, propaganda, jest pieniądze przeznaczone na propagandę i na kampanię może przyszłą wyborczą Państwa z Platformy Obywatelskiej i tak zwanych radnych niezależnych. Podkreślam, tak zwanych radnych niezależnych. To tylko tak dla jasności sytuacji. Pozwolę sobie taką uwagę do tego. Następnie chciałam prosić o wyjaśnienie, dlaczego kwota w wysokości 4 tysiące po raz kolejny jest przyznana na turniej rugby i dlaczego na Mistrzostwa Krakowa w Skrable jest przeznaczona kwota wyższa niż na biathlon rowerowy, bo tak mi się wydaje, że Skrable jest bardziej niszową dyscypliną i może objąć mniejszą grupę ludzi. Natomiast biathlon wydaje mi się, z tego co mam tutaj informacje, co zdążyłam się zorientować, jest to bardziej publiczna, bardziej masowa impreza. Chciałam prosić o wyjaśnienie, dlaczego kwota 5 tysięcy złotych, aż 5 tysięcy złotych na turniej piłki siatkowej, piłki plażowej. I ostatnie moje pytanie. W kontekście wypowiedzi pani radnej Jaszczewskiej, z której tak zrozumiałam, że jest zlikwidowana grupa wsparcia, to jeżeli jest zlikwidowana, to dlaczego jest to finansowanie w wysokości 5 tysięcy na Wigilię? Bo jeżeli nie jest zlikwidowana, to jest sprawa prosta. Natomiast jeśli nie jest zlikwidowana, to tylko prosiła o wyjaśnienie. Proszę pani, to ja tak zacznę od końca. Oczywiście powiem w ten sposób, że grupa wsparcia przy dzielnicy 18 jest niepełnosprawna, funkcjonuje i pani, która jest szefową tej grupy, czyli pani radna Krystyna Jaszczemska, rzeczywiście jest dzisiaj nastawiona do tego, żeby tę grupę zlikwidować.
likwidować, ale i ja osobiście, jak i również pani, które działają w tej grupie wsparcia, panowie również, czyli rodziny i te dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne są za tym, żeby to w dalszym ciągu utrzymać, jak i również inne osoby z zewnątrz, które widzą, że ta grupa wsparcia działa dla dobra osób niepełnosprawnych i stąd zarząd zdecydował się na wpisanie tego zadania, ponieważ wierzymy w to, że ta grupa wsparcia będzie dalej funkcjonowała. Następna rzecz, biathlon rowerowy i mistrzostwa Krakowa w Skrabble. Co roku dajemy na mistrzostwa Krakowa w Skrabble kwotę 1500 zł, a na biathlon rowerowy dajemy 1000 zł. Jest to kwota, która jest zgłaszana przez osobę, która organizuje. W tym roku poszła kwota 2000 zł ze względu na to, że to jest jubileuszowy biathlon, stąd kwota była zwiększona o ten 1000 zł, czyli do wysokości 2000 zł. Jeżeli zaś chodzi o międzynarodowy turniej rugby Nowa Huta Sevens, to jest, proszę Państwa, turniej, który również w naszej dzielnicy odbywa się już po raz kolejny i co roku Rada Dzielnicy także wspomaga ten turniej. Biorąc pod uwagę to, że uczestniczy w nim naprawdę wiele drużyn, dzisiaj już tak naprawdę młodzików, młodziczek, kadetów, czyli przede wszystkim dzieci, stąd ze wszechmiar ta kwota jest dobra w zakresie finansowania. Chciałem tutaj również powiedzieć, że pozostałe kwoty związane z realizacją tego turnieju są dawane przez nowogródzkie dzielnice, aby ten turniej mógł się odbyć. To jest jak gdyby turniej finansowany w całości przez dzielnice w zakresie porozumienia dzielnic nowogródzkich. Jeżeli zaś chodzi o piłka plażowa, tutaj mamy kwotę 4000 zł. I proszę Państwa, jest tutaj, bo to było później. Jest 5000 zł i proszę Państwa, to także jest zadanie, które realizujemy wspólnie z pozostałymi dzielnicami nowogródzkimi w zakresie tego turnieju piłki siatkowej plażowej. Turniej się odbywa co roku dla przede wszystkim młodzieży, jest to turniej dla szkół gimnazjalnych, odbywa się na terenach AWF-u, jest to 3-dniowy turniej w zakresie tejże piłki, cieszy się bardzo wysoką frekwencją w zakresie uczestnictwa poszczególnych zespołów piłki plażowej. Pozostałe dzielnice także dają na to kwotę w wysokości 5000 zł. Czy pani jeszcze rady na się do czegoś odnosi? Ale gazetka to ja również pani osobiste zdanie, więc nie będę się do tego odnosił. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję, proszę Państwa, zamykam dyskusję w takim wypadku na temat spraw związanych z podziałem środków na zadania priorytetowe na ten rok. Oczywiście przypominam, że mamy jeszcze rezerwę. Również, proszę Państwa, przypominam, że niektóre zadania ewentualnie mogą być zadaniami, które będą uszczegóławiane. To są zadania na przykład takie jak imprezy inicjatywy pracujące oświatowej przedszkola, imprezy inicjatywy pracujące oświatowej szkoły podstawowej, imprezy inicjatywy pracujące oświatowej gimnazji zespoły szkół. Proszę Państwa, tutaj także mamy sytuację związaną z jeszcze innymi zadaniami, które będziemy wskazywali, a które co roku są realizowane ze środków priorytetowych naszej dzielnicy. I mamy nadzieję, że ta kwota 70 000 zł będzie wystarczająca w tym zakresie i będziemy mogli te zadania pozostałe, proszę Państwa, dofinansować. To tyle na podsumowanie. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 23? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 6. 3.